Irena Skibińska, witam bardzo serdecznie ponownie. Już teraz, na gorąco, za chwilę właściwie poznamy pierwsze opinie, zanim rozpiszą się gazety, zanim rozpiszą się portale. My już teraz możemy Państwu zdradzić poniekąd, jak podobał bądź nie podobał nam się spektakl. A ze mną są goście. Pani Agnieszka Pachciarz, zastępca prezydenta Poznania, pan Michał Grześ, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Witam serdecznie. No to ja myślę, że może mogą Państwo być teraz pierwszymi recenzentami. Czy, no zapytam wprost, czy warto było dzisiaj spędzić wieczór w Teatrze Muzycznym? Zdecydowanie warto, zwłaszcza w piątek, po całym tygodniu pracy, warto się rozluźnić przy muzyce lat i piosenkach lat 20. i 30., które mają bardzo specyficzny i miły klimat, ale także dialogi spinające piosenki, pełne humoru i autoironii, naprawdę warto przyjść. Bo tak się długo, dużo mówiło właściwie, nie wiem, czy Państwo także słyszeli o tym, o tych różnych zapowiedziach, o tych już przygotowaniach, o tych szalonych pomysłach, o tym powrocie właściwie do naszej polskiej kultury, tego okresu międzywojnia. Z jakim nastawieniem Pan przychodził, a z jakim nastawieniem teraz Pan właściwie stoi w teatrze? Znaczy, przychodziłem pełen nadziei i ta nadzieja została oczywiście spełniona. Ja myślę, że potwierdza się teza inżyniera Mamonia z Rejsu, że najlepsze piosenki są te, które już po prostu znamy, a znamy je, myślę, wszyscy i naprawdę warto je posłuchać w interpretacji aktorów Teatru Muzycznego. Bo właściwie te piosenki z lat 20. i 30., one były chyba po prostu o życiu. Tutaj każdą piosenką można zbudować całą treść spektaklu. Rzeczywiście i reżyser je połączył w ładną całość i one są, jak to niektórzy nawiązują do tego, że niektóre piosenki współczesne nie mają melodii, to te na pewno mają, ale też, czego chyba nie zdradzimy, jest w spektaklu kilka niespodzianek na finał i pierwszej części i drugiej, które chyba zaskoczyły publiczność i je bardzo ją rozbawiły. Także warto przyjść, żeby się dowiedzieć, jakie to puenty, jakie niespodzianki są na końcu każdej części. Mamy mężczyznę, muszę zapytać o kobiety w takim razie, bo kobiety były trochę inne niż na pewno współcześnie, niż pod koniec XIX wieku. Jaką rolę tutaj, jakie wrażenie właściwie zrobiły? Nie, no myślę, że kobiety były bardzo podobne. Kobiety się nie zmieniły. Znaczy kobieta zmienną jest, ale tutaj okazuje się, że ten charakter kobiecy, który został tutaj przedstawiony, myślę, że on przetrwał do dzisiaj. I problemy mężczyzn z żonami, z kochankami, myślę, że do dzisiaj są takie jak wtedy. Także naprawdę rewelacja i myślę, że Teatr Muzyczny dziś tym spektaklem udowodnił, że warto tu bywać i trzeba tu bywać. Jest to w dobrym tonie. No tak, bo sama frekwencja świadczy o tym, że na pewno warto. Chciałoby się powiedzieć dużo więcej, chciałoby się zdradzić Państwu, jak pokazane były poszczególne piosenki, jak przedstawione, jaka była scenografia, dokąd tak naprawdę cała ta historia nas, widzów, przeniosła. Jedna kobieta była może bardzo specyficzna, ale nie będziemy Państwu zdradzać szczegółów. Pierwsze wrażenie w takim razie bardzo dobre. Tak, i warto, pani zapytała pana radnego o panie, ale warto też powiedzieć, że dla panów na scenie, szanowne panie, też warto przyjść. Oj tak, bo chociażby Wiesław Paprzycki czy pan Patycki naprawdę sporo potrafią pokazać. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będą państwo także na kolejnej premierze, bo jak się okazuje jest ich sporo. Państwu podziękuję, ale zaproszę jeszcze do mnie panią, dziękuję serdecznie, panią Paulinę Andrzejewską, znakomitą choreograf. Lata 20, lata 30 to nie tylko piękne piosenki, no ale to przede wszystkim taniec. Tak, przede wszystkim taniec, tak, no ale ta muzyka tak wiele wyzwala emocji w człowieku, że pozwala właśnie choreografowi zachować styl jakby tamtych lat, że można powrócić, cofnąć się w czasie, a też dodać jakby ten rozwój tancerzy, jakby mam na myśli, że tancerze, no ta technika tańca się rozwinęła, więc możemy to jakby te sceny wzbogacić jakby o współczesny trochę ruch, w związku z czym mamy taki miszmasz, ale jest tango milonga tutaj, które raczej jest w tamtych czasach zachowane i no, ponoć się podobało, więc jest mi bardzo miło. Zastanawiałam się, jak to jest wejść w tamten czas, bo piosenki znamy, ale jeśli chodzi o taniec, to przecież trochę inny sposób poruszania się, inny wdzięk być może także. No jest to bardzo ciężko, muszę przyznać, że ja ich podziwiam, jak oni w tamtych czasach mogli tańczyć te wszystkie czerstony, te nogi im tak chodzą szybko, w ogóle oni się tak
no po prostu mają takie ruchy, no ciężko jest to odtworzyć, więc oczywiście my jakby staramy się, ale myślę, że no jestem ciekawa, co oni by powiedzieli, jakby zobaczyli dzisiejszy spektakl. Czy byśmy ich dogonili, czy by im się podobało, nie wiem. Ale spektakl, trzeba przyznać, jest naprawdę bardzo roztończany, bo balet, no to wiadomo, że jest przygotowany, ale przede wszystkim soliści, myślę, że znakomicie także wypadli, zwłaszcza mężczyźni. Zwłaszcza mężczyźni, ale trzeba przyznać, że tutaj jednak aktorzy, jak i chór mają wdzięk do poruszania się i jednak ta muzyka też uruchamia w nich to wszystko i niektórzy mają ten tak zwany body movement naturalny i niektórzy aktorzy są jakby zachowani w tamtych czasach, mają taki urok osobisty i z moją pomocą jeszcze to wszystko wychodzi im jeszcze lepiej, więc jakby no cieszę się, że dzisiaj jakby się to wszystko udało, bo jakby praca była w bardzo szybkim tempie i dużo tych numerów i każdy chciał jak najlepiej tu zastepować, tu być właśnie z dźwiękiem, tu Charleston, tu tango, tu Madagaskar, czyli Afryka, pan reżyser chciał, więc jakby jest bardzo dużo różnych stylów też tańca. Ale rozumiem, że pierwsze wrażenie to po premierze, takie najgorętsze, po pierwszym wystawieniu, pozytywne. No nie można narzekać na swój zespół. Tak, pozytywne, aczkolwiek ja widziałam drobne tam niedociągnięcia, więc ja myślę, że za tydzień w ogóle będzie super, a nawet jutro. A bo zawsze premiera jest taka troszeczkę stresująca i zawsze ciut jakby gorzej wychodzi. Aczkolwiek było bardzo dobrze, ja jestem zadowolona i naprawdę fantastyczny zespół Teatru Muzycznego w Poznaniu, soliści, tancerze. Ja jestem bardzo zadowolona ze współpracy i podobało mi się. Bardzo serdecznie dziękuję Paulina Andrzejewska, która przygotowała choreografię do spektaklu. Jak słuchać, już teraz przechodzimy do takiej mniej oficjalnej może części. We foyer spotykamy się z gośćmi. Przemawiał przed chwilą, być może Państwo słyszeli, dyrektor Teatru Muzycznego, czyli Przemysław Kieliszewski. No cóż, to pierwsze wrażenia po premierze. Myślę, że pozostawimy Państwu tę furtkę, to wejście tutaj do teatru. Warto zdobyć bilet i po prostu przekonać się na własne oczy i uszy, bo to nie tylko piękne kreacje, ale także i znakomita muzyka lat 20. i 30., która, jak się Państwo na pewno przekonają, jest cały czas aktualna. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia także w Teatrze Muzycznym.